Siema, witam was w kolejnym slaniu. Dzisiaj 150 dni przed Sylwestrem. Jest ze mną kolega Rafał, może się przywita. Siema. No i odpalamy sobie, mamy tutaj kilka różnych petard. Może na początku pikolak, ten dziwny ukraiński. Chcesz sobie tego? A nie za blisko? A w sumie. No tak. No, dosyć. Dawaj, to jest taki większy pikolak. W krzaki się wszystko chowa. Ale dosyć mocny, nie powiem. Wiesz co, żarzydło się nam zgasło. Czekaj, ja wezmę to żarzydło, znowu odpalę. Tylko to. Dobra, dalej strzelamy, to jest Little Pirat od Maxama. Chyba fail. To dawaj następnego, bo chyba nie wypał. Dobra, to wybuchnie już może. Ale czy to rzucasz jakoś, że to nie chce wybuchać? Nie ma ładno. Dobra, to pszczółkę odpalimy, może ona poleci. No, dobrze poleciała i to daleko dosyć. Teraz może większą pszczółkę. No, to było dobre. Teraz dawaj, rakietę jak odpalam, może tak z tego mostka. Bo wiatr wie. Tylko nie rzucaj do wody. O. W wodzie chyba wybuchła. A to jest korsarz. Znaczy nie korsarz, zwykła taka petarda dwustrzałowa od śmieszka, dosyć mocna. No dosyć dobrze. Teraz mamy korsarz od Arki jednostrzałowy. Zobaczymy. Idzie ktoś? Tam była krótka przerwa, bo ktoś szedł, to nie chcieliśmy strzelać, jak ktoś idzie. O kurde, ale to i ma moc, i krótki zapłon. Aż mi to jest dwustrzałowy korsarz od Maxema, który się nie chce coś. Okej. To może ma trochę dłuższy zapłon. Też dobra petarda. Teraz jest Explosive 4. Nie zmieści się. To pójdzie. Ale ty jesteś chuj. JC09 od Jorge. Jorge się mówi. Wielka zapalniczka. No i poszła. No, dosyć mocna. To dzięki, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i widzimy się już w kolejnych. Dobra, jednak to nie jest koniec filmiku. Stwierdziłem, że nagram jeszcze drugą część wystrzelania przed Sylwestrem 150 dni. No i tutaj mamy trzy różne rzeczy. Pikolak, Little Pirat i wesołą żabkę. No i po prostu sobie to wszystko odpalimy, ponieważ stwierdziłem, że troszkę za krótki tam ten filmik był. Jeszcze was przepraszam za to, że wybuch eksplozji w czwórki tak dziwnie wybuchł, jakby że był w ogóle ekran bokiem pokazany. No ale niestety mój kolega przez przypadek odpalił tą petardę. No i tak wyszło, wiecie pewnie o co chodzi. Przejdę tak dookoła. Wyciągnę z woreczka jakiegoś drugiego pikolaka, żeby nie było. Odpalisz obok niego. I odpalę obok niego. Niech tak będzie. Czekajcie. To jest bodajże. O, ale się tam w środku nasyfiło. Dobra, zobaczymy jak to będzie.
No to tak wybuchł pikolak tamtym. Chyba się rozwalił przy okazji. Teraz większą petardę trochę. Little Pirat. Bardzo fajne petardy, które lubię. I ostatnio już w tym strzelaniu będzie to wesoła żabka od Komety. No, taki mój karabinek, mini karabinek. To tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i widzimy się już w kolejnych strzelaniach. Siemka!